Family Village Life, serdecznie Was witam w kolejnym odcinku o jakże krótkim, acz bardzo treściwym tytule. Mowa oczywiście o czarnym złocie, czyli nawozie naturalnym, organicznym, odchodach zwierząt i naturalnych gnojówkach pochodzenia roślinnego, które właśnie w tym sezonie 2023 zamierzamy zastosować w naszym ogrodzie warzywnym. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Oczywiście zamierzamy zastosować kompost. Jest to kompost organiczny, kupiony na tony z kompostowni. Do tego oczywiście nasz kompost. Taki posiadam. Niestety nie jest komorowy. Taki był plan. Takie były chęci, bo myślę sobie, patrząc na doświadczenia innych, że jest to praktyczne. Natomiast bardzo szybko zależało nam i w sumie to była pierwsza z rzeczy, którą zrobiliśmy na działce w naszym ogrodzie, to właśnie kompostownik. I powstała jedna komora. Niestety jesteśmy zmuszeni ją przerzucać, żeby ten, który już się przerobił, został na dnie i był w jednym miejscu, natomiast na górę z drugiej strony idą wszystkie odpady organiczne, odchody zwierząt. Tutaj w workach mamy zakupiony nawóz naturalny, czyli odchody pewnego zwierzęcia. Ale o tym powiem Wam na końcu filmiku. Jednym z organicznych i naturalnych nawozów, które zastosujemy, będą odchody królika. Chciałam Wam tutaj pokazać. One mi nie bardzo dadzą. Jak potrzeba, to akurat nie mogę znaleźć. Przesuń się, kochana. Nie jest żadną tajemnicą, ale może nikt, może ktoś nie widział, więc pokazuję Wam kuleczki, takie bobki królicze. Bardzo często są w jednym miejscu. Króliki zostawiają, robią sobie taką toaletę w klatce i przeważnie jest to wszystko w jednym miejscu. Oczywiście stosujemy wyściółkę, więc można to zebrać z małym fragmentem ściółki i te bobki jak najbardziej. Więc to jest jeden z nawozów, które mamy, które są od naszych zwierząt i będziemy stosować w naszym ogrodzie w tym roku. Oczywiście niezastąpiony obornik kurzy od naszych kurek, kurzenica, jak zwał, tak zwał. Jest to nawóz odchody na ściółce. Niestety struktura tych odchodów nie pozwala Wam oddzielić tego od ściółki, zatem na kompost idzie razem ze ściółką. I właśnie obornik kurzy, kaczy oraz króliczy rzucamy na kompost, więc u nas się to wszystko kompostuje w jednym razem z brązowymi odpadami różnymi z ogrodu oraz zielonymi i oczywiście resztki warzyw, owoców. I ostatnim, aczkolwiek dość ważnym, o ile nie najważniejszym, nawozem odchodami zwierząt, które będziemy stosować w tym sezonie, słuchajcie, są odchody alpaki. Powiedziałam na początku, że w tych workach znajdują się odchody nawóz naturalny zwierząt, nawóz, który kupiliśmy, ponieważ nie posiadamy alpak i to jest jedyny nawóz plus kompost, który musieliśmy zakupić. To są odchody alpaki. Też bobki, ale większe i nie są takie okrągłe jak odchody królicze. W tym kurniku już się za głośno zrobiło, to przyjdę sobie tutaj i przy tej pryzmie czarnego złota troszeczkę Wam powiem o obornikach, które będziemy stosować. Tak jak wcześniej wspominałam, tak zwany kurzak, kurzenica, pomiot kurzy, różnie się nazywa
odchody od kur. Dlaczego taki fajny jest i dlaczego wielu ludzi się zdecydowało stosować? Ja tak uważam i myślę, że zgodzicie się ze mną. Jeżeli decydujecie się na dany rodzaj obornika i naturalnego nawozu, no to na co przede wszystkim patrzycie? Na pewno na koszt zdobycia i na pewno na łatwość, trudność dostępu, dostępność po prostu. Więc w sumie obornik kurzy to dla nas jest efekt uboczny tego, że posiadamy kury. Wspaniały efekt uboczny, który możemy wykorzystać. Dlatego jak najbardziej dostępność i taniość, ponieważ jest za darmo i jest dostępny od naszych kur. Nie ma się co dziwić, że jest taki dobry i stosowaliśmy go rok temu już. Od roku prowadzimy w ogóle sobie warzywa, ogródek warzywny. W ogóle się nie dziwię, że chwalą go ludzie, dużo osób go stosuje, tak jak i my. I będziemy, powtórzymy to w tym roku, że również padnie na nasze grządki obornik kurzy. Ma azot, ma wapń, fosfor, przecież ma potas, ma magnez. Jest dużo bardziej skoncentrowany niż oborniki bydlęce czy świńskie. No ale widzicie, i w tym momencie trzeba uważać, bo możecie poprzypalać warzywa. Co zresztą wielu z Was jest absolutnie świadomych tego i to jest taka cecha bardzo, bardzo oczywista i wiadoma wielu ludziom, którzy zajmują się uprawą swoich warzyw. Możecie sobie właśnie przez tą wielką i stężoną ilość azotu poprzypalać troszeczkę warzywa. Dlatego tak ważne jest, żeby ten obornik kurzy był nawieziony, rozrzucony na glebę, przekopany albo skompostowany, tak jak tutaj u nas widzicie. Mamy go w kompoście i czekamy, aż on się fajnie przepracuje. Można też, jeżeli chcecie sobie ze świeżego, to zalewacie wodą i normalnie robicie sobie taką gnojóweczkę później do podlewania. Nie od razu, oczywiście to musi odstać swoje, ale jest to też sposób taki na zagospodarowanie tym obornikiem kurzym. Tak więc troszeczkę wymaga to pomyślunku i takiej precyzji, zanim w ogóle uderzy ktoś ze stosowaniem tego obornika, czego oczywiście na początku nie byliśmy tak świadomi i od razu myśleliśmy, że sobie wyniesiemy, porozrzucamy, cak, cak i od razu wsadzimy. No nie, nie, życie nam troszeczkę zweryfikowało, więc poczytaliśmy troszkę, też nam ludzie powiedzieli, słuchajcie, musicie go wcześniej przekompostować, albo słuchajcie, musicie go przekopać, albo nie rozrzucajcie świeżego, tylko namoczcie wcześniej we wodzie, niech posiedzi kilka dni, bo wam wszystko popali. No to więc tak dostosowaliśmy się do tego i byliśmy bardzo zadowoleni. Jedyna jest taka ciekawostka, mam nadzieję ciekawostka, bo może nie każdy o tym wie. Nieraz się tak mówi, że warzywa, które rosną nawożone obornikiem kurzym, mogą być robaczywe, mogą być w nich robaki. Nie mogę tego powiedzieć na swoim przykładzie, ponieważ stosowałam obornik kurzy. I powiem Wam, w sumie obornik kurzy i kaczy był to jedyny, bo później doszło dopiero króliki, obornik kurzy i kaczy był to jedyny nawóz, jaki mieliśmy w zeszłym roku pod nasze warzywa, nie licząc kompostu oczywiście, więc nie miałam czegoś takiego, żeby były robaczywe warzywa czy coś. Być może się tak dzieje, być może co roku nie jest tak pięknie, ale po roku mogę powiedzieć, że nie. U mnie takie coś nie wystąpiło. Obornik kurzy podniósł nam jakość gleby, troszeczkę ją spróchniczył, co właśnie należy do wielu zalet tego obornika, dlatego my jak najbardziej jesteśmy zadowoleni, bo wiele lat ta ziemia stała odłogiem w naszym ogrodzie i wiem, że nie była przekopywana. Nie. Obornik kurzy według różnych źródeł ma pH 7,5, więc jest to odczyn zasadowy. Natomiast obornik królika ma 7,9, czyli odkwasza glebę. I tak płynnie sobie przejdźmy do nawozu od królika, odchodów od królika. Oczywiście dużo azotu i dużo fosforu, dlatego taki bardzo dobry jest do zasilania warzyw czy drzew owocowych, głównie jako dodatek do kompostu, bo wiadomo, w zależności oczywiście ile macie tych królików, ale tego nawozu nie jest dużo. Tego nawozu nie jest dużo, dlatego trzeba go z czymś tam jeszcze dodać. W sumie, tak jeszcze wrócę do tego, że stosowaliśmy tylko nawóz kurzy, właśnie ze względu na ilość i czas, który musi mieć ten kurzy obornik, żeby się przekompostować, no nie byliśmy w stanie sobie poradzić ze wszystkim i zasilić wszystkie grządki, dlatego kupiliśmy wtedy kompost.
żeby troszeczkę podrasować, podsilić tą naszą ziemię. Co jeszcze z ciekawości, jeśli chodzi o odchody, o nawóz od królików? Słuchajcie, no i tutaj, jeśli chodzi o króliki, to ciekawostkę się dowiedziałam, że to wszystko zależy od paszy, od sposobu chowu tych waszych królików. Bo na przykład malutki królik, młody królik, podobno wydala 80 ml moczu dziennie. Mówię podobno, bo oczywiście nie zmierzyłam. Przeczytałam tylko informacje, dowiedziałam się, szukając na ten temat różnych informacji w różnych źródłach. Dorosły natomiast już 400 ml, no to widzicie, to jest czterokrotnie więcej. A na co to ma wpływ? Ano właśnie, no azot się zwiększa. Ma to wpływ na zawartość azotu w tym oborniku. No to też nie możecie przesadzić, bo też sobie popalicie, poniszczycie różne warzywa. I z tego, co ja się dowiedziałam również, trzeba troszeczkę uważać z nawożeniem roślin kwasolubnych. No bo wam po prostu przy tym pH królicze odchody odkwaszają wam glebę. Jeszcze taka ciekawostka ode mnie i z moich obserwacji, to oczywiście są króliki hodowlane, ale dużo też ludzi po domach stosuje króliki takie jak zwierzętka domowe, jak pieski, kotki. I tak samo to się tyczy świnek morskich. Słuchajcie, śmieszna rzecz, fajna rzecz w sumie. Zbierają te bobki i te odchody czyściutkie, no bo w takich miejscach nie stosują tak dużo tej ściółki, albo ewentualnie tylko jakąś tam jakieś trocinki. I zbierają czyste odchody królika, czy czyste odchody świnki morskiej i pakują w takie woreczki, reklamóweczki. I wierzcie mi, ale oni tutaj sprzedają to też. Można kupić online, bo jest to w sumie taki bezzapachowy nawóz. Zwróćcie na to uwagę, to jest bezzapachowe. A co za tym idzie, ogromnym plusem jest stosowanie do roślin w domu, do pomieszczeń, do doniczek. I powiem wam, tutaj w całej Wielkiej Brytanii, ja się właśnie z tym spotkałam, będąc na różnych forach, grupach związanych z hodowlą różnych zwierząt, że jest to sprzedawane. Oczywiście nie są to jakieś kosmiczne ceny, jest to parę groszy, a przecież jeżeli ktoś posiada tego królika, świnkę albo kilka sztuk w domu, to powiem wam, całkiem sporo się tego zbiera, jak tak patrzyłam na te woreczki, na te zapakowane, już gotowe do wysyłki rzeczy. Także słuchajcie, może jak raz ktoś wpadnie na ten pomysł po tym filmiku też. Nic się w przyrodzie nie zmarnuje. Wiem też, że niektórzy na swój własny kompost, prywatny, na swoje odpady, stosują różne środki, żeby przyspieszyć kompostowanie tego. Otóż taka też ciekawostka, nawóz królików przyspieszy wam kompostowanie. Słuchajcie, przyspieszy wam cały ten proces. I przechodzimy do czarnego złota, które tak bardzo nas urzekło i które jako nowość chcemy zastosować w naszym ogrodzie w tym sezonie. Odchody alpaki, proszę Państwa. Czarne złoto, bardzo zrównoważony nawóz. Jak wcześniej wam wspomniałam, no to wszędzie czytamy, że bardzo dużo azotu jest w tych i kurzym, no wyjątkowo w kurzym, czy w króliczym, czy w końskich i innych. No i możecie spalić roślinę, ponieważ roślina sobie za dużo pobierze więcej niż potrzebuje, nie wytrzyma, no i wam pada, albo żółknie, albo zwiętnie. No niestety, nieodwracalne uszkodzenia, więc często tracicie te roślinki, te sadzonki. A właśnie, obornik alpaki jest inny. On ma troszeczkę niższy poziom azotu, ale wciąż wystarcza to, wiecie, to ciągle wystarczy to roślinie, żeby się rozwijała zarówno w góry liście, jak i rozwój korzeni. No i co jest wielkim bonusem, który nas też przekonał i urzekł, obornik alpaki nie wymaga kompostowania. Możecie normalnie wziąć sobie łopatkę, szufelkę tych odchodów alpaki z pola i możecie prosto rzucić w ogrodzie, bez obaw, że spalicie w ogóle rośliny. Więc pod tym względem ogromny bonus, bo nigdzie tutaj u mnie lokalnie nie mogę spotkać w sklepach granulowanego obornika, który byłby bezpieczny, że sobie po prostu rzucę pod roślinkę bez kompostowania. I słuchajcie, dla mnie alpaki odchody są właśnie taką alternatywą, że ja po prostu jestem w stanie to rzucić i zasilić w danym momencie bez czekania moją roślinę. I to był dla nas ogromnie, ogromnie mega plus. Jeśli chodzi o kształt, no to już na samym początku filmu wspominałam, pokazywałam wam te odchody. Kształt fasoli większe niż królicze, podobne troszeczkę do
granulowanych odchodów jelenia i w tym momencie muszę Wam wspomnieć ciekawostkę. Często gospodarze, farmerzy w rogach pola, w rogach swoich ogrodów czy jakichś pastwisk usypują te odchody alpaki, bo one są w stanie odstraszyć właśnie jelenie i temu podobne dzikie zwierzyny. Odchody alpaki mają gęstą strukturę, ale to jest na plus, bo zwiększa Wam to zdolność zatrzymywania wody. No i jak będziecie regularnie stosować czarne złoto, no to znaczy, że nie będziecie tak często musieli w danym miejscu warzyw podlewać. Dlaczego takie fajne właściwości, dlaczego się różni od innych nawozów? Podobno wielki fachowiec i właściciel alpak posiada swoją farmę alpak i od niego właśnie kupiliśmy ten nawóz. Ogromny, ogromny pasjonat tych zwierząt. Twierdzi, że alpaki mają trzykomorowe żołądki, dlatego ich system żucia i trawienia będzie troszeczkę inny. Dlatego te właściwości obornika są też inne. No on się nie mógł nachwalić, aż kupiliśmy tyle worków z tej radości, bo on już tak zachwalał ten produkt. Za taki worek, są to z recyklingu worki po jakichś innych towarach, ale za taki worek, powiedzmy taki klasyczny worek jak na ziemniaki, był to dla nas koszt 4 funtów brytyjskich. Czy 4 funtów szkockich, jak wolicie, bo my mieszkamy w Szkocji. Obracamy funtami w sumie i brytyjskimi, i szkockimi, ale w większości szkockie są dostępne. Te 3 komory w żołądek zbudowane z 3 komór to nie jest tylko i wyłącznie jakaś tam ciekawostka, informacja na ten temat. Ale właśnie system trawienia jest zupełnie inny. I większość wszelkich nasion i ziarenek, które alpaka zje, one po prostu nie przeżywają trawienia. Więc w przeciwieństwie do popularnego i też superowego obornika końskiego czy krowiego, w ogóle odpada nam problem odrastania jakichkolwiek chwastów czy traw na naszych grządkach, bo po prostu te ziarenka nie przeżyją i tak, więc one potem nie wykiełkują, nawet jeżeli leżycie ten obornik wśród waszych warzyw, co jest ogromnym plusem, mega plusem bym powiedziała z mojego punktu widzenia. I również, podobnie jak króliczy, on jest praktycznie bezwonny, więc możecie parę tych kuleczek wziąć i wrzucić, stosować do doniczek roślin, które macie w domu, które macie w pomieszczeniach, bo nie będzie miał brzydkiego zapachu. Ten obornik jest też łatwy do zabrania. Jak podjechaliśmy do farmera, to nawet na świeżo pakował nam do tych worków. Alpaki sobie naturalnie załatwiają się w konkretnych miejscach i lubią te same miejsca, więc tak sobie upatrzą dane miejsce, robią sobie z niego toaletę. Podobnie jak inne zwierzęta, na przykład nasze króliki bardzo podobnie robią. Tak samo alpaki, więc słuchajcie, wziął tylko worki, wziął łopatę i na świeżo zbierał to dla nas. W ogóle nie musi tego przechowywać, więc jakiekolwiek przechowywanie, składowanie tego też odpada takim ludziom. A jest jedyny bonus właśnie taki, że jeszcze sobie dorabiają te farmy. 4 funty za taki worek. Wiem, że dużo mniejsze worki są na znanych portalach internetowych, międzynarodowych. Po 4 funty, nieraz po 3, po 2, ale to są małe worki. No i dochodzi Wam wysyłka. No tutaj akurat pojechaliśmy po to sami, więc... No słuchajcie, podwójna premia, no. W ogóle bez żadnego problemu zebrał to z jednego miejsca. Nie musisz ich szkolić, nie musisz ich trenować. One po prostu mają taki charakter, że tak robią, dlatego dla niego to tylko bonus. Poszedł w dane miejsce, wiedział, gdzie zostawiają odchody i sobie to zebrał. Więc jak sobie takie ziarenka, takie fasolki odchodu alpaki rozsypie na powierzchni jakiejś ziemi wokół danej rośliny, to mam to troszeczkę jak taka uwalniająca się kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, bo w miarę jak też mi będzie spadał, powiedzmy jak to nie będzie szklarnia czy tunel, będzie na wolnym powietrzu rola, to po prostu deszcz, który będzie mi w to wchodził, powoli będzie mi uwalniał składniki odżywcze do gleby i przy każdym podlewaniu będzie wchodzić to w moją roślinę, co jest dodatkowy na plus i ograniczenie pracy dla mnie. Robi się też tak zwaną alpaka tea, no tak bym to na nasze powiedziała, herbatka taka z odchodów alpaki,
No, ja to ogólnie mówię gnojówka na takie rzeczy. Też zalewają właśnie wodą, to troszeczkę postoi. Najlepiej wystawić bezpośrednio na słońce, przynajmniej na jedną dobę. I często jest to wlewane do opryskiwacza i po prostu stosujcie jako oprysk na dolistne, do karmienia roślin czy do waszego trawnika nawet. W zużytych już ziarnach nawet z tego ciągle będziecie mieć masę dobrych rzeczy, więc jeszcze tego nie wyrzucać, tylko po prostu użyć to na grządki w miejscach, gdzie potrzebujecie. O azocie już wam wspomniałam. No oprócz tego bardzo dużo potasu i mniej więcej średni poziom fosforu w tych odchodach. To by było chyba na tyle z tych ciekawostek. Specjalnie zostawiłam odchody alpaki, nawóz organiczny od alpak na sam koniec, bo jak dla mnie jest to dość egzotyczny nawóz. Oczywiście nie każdy posiada alpaki. Dostępność do alpak też wiem, że nie jest u każdego. Dlatego tak jak mówię, każdy musi się rozejrzeć w swoim terenie najlepiej albo wziąć od swoich zwierząt w zależności co hoduje i taki nawóz będzie dla was najlepszy, bo po pierwsze będzie najtańszy, będzie szybki do zdobycia. Nie powiem, że od razu celowałam w nawóz alpaki. Oj nie, ja się skupiłam na szukaniu internetowym i na różnych forach lokalnie nawozu od konia lub nawozu krowiego. To był mój cel. Ale wiecie, jak wpadłam już na te grupy i zaczęłam przeszukiwać lokalnie, okazało się, nic za bardzo tam nie ma ciekawego. Bo słuchajcie, albo znalazłam koński gdzieś daleko, albo znalazłam krowi gdzieś daleko. No to nie ma opcji, bo nie będę tyle jechać kilometrów i to mówię o takich naprawdę sporych kilometrach, nie takich 100 kilometrów, tylko jeszcze powyżej, żeby to kupić. No bo powiem wam, na terenie Szkocji oni sobie wyceniają to i jest to czarne złoto. No ja się nie dziwię, wiedzą, że jest to potrzebne ogrodnikom, zwłaszcza jak jest sezon, czyli teraz jest ogromny boom na to. Natomiast jak cokolwiek znalazłam, no to były ceny, kochani, to były ceny, wyceniane były na worki czy na ilość, tam w różny sposób pakowane, głównie na worki. I oni sobie to jak najbardziej cenią. Porównując do Anglii, bo mieszkałam wiele lat wcześniej w Anglii, bardzo dużo nawozów mogliśmy mieć za darmo. Na przykład tylko wymagane było zebrać sobie z bryzy, przyjechać i wielka kopa tego stała. Mogłyśmy mieć tylko łopatę, worki, podjeżdżaliśmy autem i można było normalnie napakować i w większości za darmo. Jak sobie zobaczycie na marketplace czy w różnych grupach, oferowali wręcz za darmo. Czy to taki już przekompostowany, czy świeży. Bardzo często widziałam za darmo. No niestety, ale tutaj pod tym względem troszeczkę inaczej. Powiedziałabym 99% nawozów, które oferowane są w internecie czy przez lokalne grupy tutaj, i to niezależnie od jakich zwierząt, są za to kasowane pieniądze i to jest dodatkowy dochód dla farmy, dla farmera, czy tam dla małego sklepiku farmerskiego, czy jakiejś takiej farmy, co chodzicie oglądać zwierzęta. To jest dla niej dodatkowy bonus, dlatego za takie worki się płaci. Tak jak mówiłam, za ten worek u nas, z alpaki, wyszło nas 4 funty. To by było chyba na tyle tych ciekawostek naszych. Zobaczymy, jak się sprawdzi ten nawóz. Mamy kilka rodzajów. Kurzy już sprawdzony, mniej więcej wiemy, jak się z nim obchodzić. Nowością w naszym ogrodzie to jest właśnie ten nawóz alpaki i wypróbujemy go w tym sezonie 2023. Jak przeczytacie różne informacje w sieci, to naprawdę ludzie się nie mogą nachwalić, że super, mają plony na tym. No ja się będę mogła wypowiedzieć pod koniec roku, jeżeli mnie zapytacie albo nagram filmik z podsumowaniem, to ja sama chciałabym ocenić sytuację, czy faktycznie taki dobry, jak mówią, bo to wiecie, czasem mówią, a to się mija z prawdą, bo mówią, bo na przykład chcą sprzedać. Więc zobaczymy. Jeżeli nam się nie sprawdzi, to ja sobie w przyszłym roku już załatwię inny rodzaj, powiedzmy koński czy krowi. Już tutaj chwilkę pomieszkam, to się bardziej zorientuję w terenie i może tak zrobię. A jak mi się sprawdzi, no to oczywiście, no to będę wracać. A cóż to zapłacić za taki worek, jeżeli ja wiem, że mam z tego super plony i cieszy mnie to i moja cała praca i wkład, cały trud, miłość, wsadzenie tego wszystkiego, że to wszystko fajnie mi to rośnie i idzie do przodu, no to ja jak najbardziej jestem chętna. Nie mam nic przeciwko. Dlaczego? Dlatego zobaczymy. Jestem ciekawa, jaki wy stosujecie nawóz, jaki obornik, bo jeżeli mnie ktoś ogląda, to wie, ja nie stosuję w swoim ogródku żadnej chemii, żadnych sztucznych środków, żadnych ochraniaczy.
Na tą chwilę jesteśmy zdania, że jeżeli coś nie urośnie, to nie urośnie. Jeżeli małe, to jest małe, ale ma być zdrowe, bo ja nie po to wkładam tyle pracy i wysiłku i zajmuję się tym wszystkim w ogrodzie, żeby jeść chemię, którą oferują mi sklepy i inne miejsca. Ja to wszystko hoduję i pilnuję, żeby rosło dla mnie, dla rodziny, żeby jeść bez chemii. Dlatego nie używam absolutnie chemii. Stosujemy wyłącznie właśnie oborniki, kompost organiczny i jeszcze tak szybko, chociaż to w sumie nie o tym tak film miał być skupiony, ale wspomnę Wam jeszcze o gnojówkach roślinnych. Jeżeli miałabym mówić o gnojówkach roślinnych, które stosowaliśmy w zeszłego sezonu, postaram się je powtórzyć na ten sezon 2023. Były to gnojówka standard, królowa wśród gnojówek, pokrzywowa, czyli zalewałam wodą pokrzywy, głównie majowe. Tak w sumie od maja zaczęłam, ale to później oczywiście, że możecie też z różnych miesięcy. Co było później? To chyba było na samym początku, bo one mają bardzo dużo azotu. A później stosowałam, odkrycie moje, gnojówka z żywokostu. Okazało się, że na sąsiedniej działce na ugorze rośnie żywokost, więc zalewałam sobie ten żywokost, często dolewałam, żeby mieć fosfor, żeby mieć potas dodatkowy, to jeszcze sobie dorzucałam tam banany często do tej beczki, która była przykrywana, żeby cały ten proces super przebiegał fermentacji i to było stosowane. Zaczynałam bodajże od azotowej gnojówki, czyli pokrzywowej, natomiast później w miarę już owocowania, kwitnienia stosowałam gnojówkę żywokostową, dlatego te dwie wiem, stosowałam, próbowałam i serdecznie Wam od serca polecam. Inne będę jeszcze w tym roku stosować. Mam plan jeszcze na dwie, ale to wszystko kwestia dostępności składników tutejszych. Czy znajdę coś na łące? Zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie plan jest jeszcze dorzucić dwie, bo te pierwsze dwie super mi się sprawdziły. I słuchajcie, da się. Ja wiem, że na samej ziemi Wam nie urośnie, ale jak dodacie obornika, czy dodacie kompostu i zaopiekujecie się tą rośliną na każdym etapie wzrostu, skupicie trochę swoją uwagę na to, to Wam urośnie, na pewno Wam urośnie. To nie jest kwestia tylko chemii. Także jak najbardziej próbować, eksperymentować. Spróbujemy z tą alpaką. Ciekawe, że taka cudowna, jak mówią. Okaże się w praniu, jak wszystko inne. Mam nadzieję, że ten króciutki filmik Wam się podobał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, oj, to niedobrze. Zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania filmów, które lubicie i oczywiście do udzielania się w komentarzach z wszelkimi pytaniami, wskazówkami i podzielcie się tym, co robicie u siebie w ogrodzie, bo to jest zawsze ciekawe. Miłego dnia Wam życzę. Do następnego.